6 spotkanie liderów branży TSL zgromadziło najważniejsze postaci sektora logistycznego w Polsce. Dyskusje ogniskowały się wokół różnych wymiarów ESG w transporcie. Spotkanie jak co roku zostało zwieńczone wręczeniem nagród Rzeczpospolita TSL Award. Najważniejszym z punktu widzenia branży TSL obecnie regulacją jest rozporządzenie EFTI. To jest rozporządzenie mówiące o elektronicznej informacji na temat transportu towarowego. Rozporządzenie głównie wiąże się właśnie z możliwością wykorzystywania w przyszłości przez firmy branży TSL elektronicznego listu przewozowego. List przewozowy to jest taki dokument, który żyje w łańcuchu dostaw, za który odpowiada nadawca, przewoźnik i na koniec przecież odbiorca poświadcza otrzymanie czy realizację procesu transportu. Powroty transportowe z naszych sklepów. Wówczas pobieramy towar od naszych dostawców, niwelujemy dodatkowe kilometry, niwelujemy dodatkową emisję CO2 w całym łańcuchu dostaw. Jako globalny operator logistyczny, pracując dla klientów bardzo dużych, dla firm z bardzo różnych branż, coraz częściej mierzymy się z tym, że oczekiwania odnośnie obniżania śladu węglowego, odnośnie proponowania rozwiązań, które miałyby temu służyć i odnośnie raportowania, ujawniania coraz większej ilości danych, rosną. Dlatego musimy być jako branża przygotowani na to, co niesie przyszłość i co ESG może nam dać jako logistyce. Potencjał w sektorze przesyłek międzynarodowych jest duży. Jest to też sektor bardzo obiecujący. Wynika to z kilku powodów, między innymi to, że Polska staje się coraz bardziej otwartym krajem i my też jako klienci szukamy możliwości zakupu towarów za granicą. Polska jest aktualnie 22. największym eksporterem na świecie. Moim zdaniem mamy szansę być na 15. miejscu. Co musimy zrobić? Uważam, żebyśmy postawili jako Polska i jako sektor MSP na delivery experience, żebyśmy zobaczyli, że tych przewoźników jest więcej, żebyśmy wdrożyli więcej możliwości dostaw lokalnych przewoźników, bo głównym, kluczowym czynnikiem decydującym, czy konsument ostatecznie dokona zakupu za granicą, jest to, czy będzie miał lokalnego przewoźnika. To jest bardzo ważne, żeby jak najwięcej polskich przedsiębiorców było ambitnych i wchodziło na inne rynki, bo wtedy dzięki skali, zwiększonym wolumenu będą bardziej znaczący, a ta marża, którą będą mogli uzyskiwać z rynków zagranicznych, przełoży się na to, że polskie firmy będą w Europie wygrywały. Pierwszym tym trendem jest to, że chcemy kupować rzeczy używane, niekoniecznie z naszego kraju, czasami z innego kraju i jest to czasami w bardzo dobrych cenach oferowane, a więc ta indywidualizacja naszej konsumpcji bardzo popycha ten przepływ międzynarodowy w zakresie towarów. Druga rzecz to oczywiście rozwój platform tych e-commerce'owych, platform do sprzedaży rzeczy używanych, które dzięki bardzo dobrej integracji z takimi operatorami logistycznymi, jak między innymi DPD, są w stanie zaoferować niemalże bezszwowe doświadczenie związane z wysyłką produktu. Cena plus dostępność tych usług są bardzo ważne z punktu widzenia napędzania tego całego rynku C2C, a więc konsument do konsumenta. Nagroda Człowieka Roku branży TSL jest dla mnie wielkim zaskoczeniem. Działam w branży TSL od 35 lat. Po 35 latach, właściwie spotyka mnie tak niesamowite wyróżnienie, ale 35 lat to jest całokształt mojej kariery zawodowej, natomiast od 20 lat jestem prezesem zarządu i współwłaścicielem Langowski Logistics. Pomimo wzrostu kosztów energii, logistyka artykułów mrożonych w Polsce nie jest zagrożona. Technologie, które stosujemy w firmie New Cold, pozwalają na zaoszczędzenie nawet 65% energii w magazynie mroźniczym, który jest, wiadomo, najbardziej energochłonnym magazynem. W Holandii otwieramy pierwszy magazyn, który będzie zupełnie niezależny od energii z sieci, dzięki biofarmie, która produkuje gaz i który jest konwertowany na energię, oraz panelom słonecznym, które są standardem we wszystkich naszych lokalizacjach. Magazyn jest wypełniony towarem prawie że w 100%. Wolne przestrzenie na dźwigi automatyczne są kilkunastokrotnie mniejsze niż w magazynie standardowym. Wysokość magazynu 40 metrów również ogranicza powierzchnię, która jest eksponowana na promienie słoneczne. To również w połączeniu z odpowiednią izolacją, z naszym know-how, zapewnia tak niskie zużycie energii.